dziękuję do kolegi Sołtysa też, także no, tam naprawdę oni są no, zaszokowani, nie wierzą. Dlatego ta akcja, która w niedzielę będzie, to będzie głównie akcja tylko po to, żeby tym ludziom uświadomić, że żarty się skończyły, że coś takiego u nas planują. I będzie do tego jeszcze dołączona taka ulotka, którą sobie każdy będzie mógł przeczytać. Ja to zaraz puszczę w obieg i zaraz sobie to przełożycie. Pooglądacie. Do tej akcji, do tej stacyjnej, to może po kolei polecimy, nie? Do tej akcji właśnie tutaj, bo to nie jest akcja, no taka, powiedzmy, to jest taka akcja bardzo informacyjna, jak demonstracyjna. Przygotowaliśmy się na tyle, na ile można to było finansowo zorganizować, także wymyśliliśmy te właśnie koszulki. Do tematu rozdawania koszulek i tak dalej, to zaraz przejdę. Tak one wyglądają z przodu, te koszulki, proszę Państwa, no myślę, że dość ładnie to wyszło, nie? Co wy na to? No to tak, przy współpracy tam takiej fajnej drukarni w Słupsku, tutaj byliśmy z Mietkiem, żeśmy jeździli po tym Słupsku, żeśmy ich znaleźli, a tak one wyglądają z tyłu. Nie? Także... Nawet ten napis z tyłu dostaliśmy za darmo, gratis. Tak. Nawet radzili, żeby kupić koszulkę lepszej jakości. No, to nie byliśmy w temacie, bo jesteśmy początkujący co do tego. I z tego tutaj mogłeś... Chodź też. I tutaj ja proponuję, proszę Państwa, i czekam od Państwa odpowiedzi. Tak, żebyście wiedzieli, gdzie poszły te Wasze pieniądze. Żeby każdy musi wiedzieć, na co poszły te Wasze pieniądze, które żeście robili składkę. Coś takiego, że jeszcze są. Ten baner. Baner, żeby tutaj zrobić. Każdy widzi? Tak. Ktoś może nam powiedzieć, dlaczego są tylko te miejscowości, skoro nie da, bo jest 32 miejscowości. To są miejscowości, które rzeczywiście na papierze powiedziały, że nie chcą atomu. Nie mogą czytać w innej miejscowości, tylko te, które rzeczywiście mamy na papierze i oni to zaakcentowali, że nie chcą atomu. Ja to, żeby tak jeszcze podkreślić, jeszcze taki kontrast temu dać, dlatego to przechodzi z kolorów czarno-białych. Bo to nie... Bo już, tak, no biała tam będzie jeszcze tam taka sylwetka tej elektrowni na tym czarno-białym tle, ale no po prostu za bardzo się to zrywało. Także tak to wyszło, to jest specjalnie wszystko tak zrobione, patyki już mamy. Tu jeszcze te koszty weszły, koszty tych ulotek i takich jeszcze innych rzeczy. Te napisy miejscowości, ta... To dostaliśmy gratis. Nam, bo też uznali, że to robimy w słusznym celu. No, także to mamy gratis, nie? Także żebyście wiedzieli, na co poszły te Wasze pieniądze, na co poszły te... To jest sprawa cała składka. Jest to koszulek, będziemy razem mówić, jest to koszulek, na 90 jest do rozdania. I nasza prośba jest taka, proszę Państwa, żeby te koszulki, które będą dzisiaj rozdane, będziemy rozdawali według nazwiska, bo nie chcemy, żeby kogoś skrzywdzić, rozdanie po nazwisku, to nam rozdamy dodatkowo. Natomiast bym bardzo, bardzo prosił o zrozumienie, że te koszulki chcemy, żeby do nas wróciły, bo nigdy nie wiadomo, czy nie to potrzebne komuś jeszcze, albo nam. Znaczy, no, może, że te koszulki w miarę wrócić albo do Sołtysa, tutaj do mnie, w jedno miejsce, albo do Bogusia, gdzie Państwo? Może...